Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło, iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, a nawet śmiesznie, ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne. Za to złe rzeczy widać w nim było doskonale. Tym sposobem cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla, a źli jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, podstawiając je ludziom znienacka przed oczy. I cieszyli się, i śmiali, kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką, a potem nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy. Czy ten, który ogląda co dzień, czy tamten, który ujrzał w zaklętym zwierciadle. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich coraz więcej. Cieszył się zły czarodziej, ale to mu nie wystarczyło. Uczniowie jego postanowili zanieść zwierciadło aż do nieba. Niechże i aniołowie spojrzą w nie choć raz jeden. To byłaby uciecha, a może i sam Pan Bóg. I zaczęli lecieć do góry. Bardzo im było trudno, a jeszcze z tak ciężkim zwierciadłem. Zaledwie mogli utrzymać je w rękach. O, daleko do nieba! Aż im pot okrył czoła, a ręce drżeć zaczęły. Wtem trach! I ciężkie lustro z takiej wysokości brzdęk aż na ziemię. Naturalnie w mgnieniu oka rozprysnęło się na miliony, miliony drobnych szczątków. Na nieskończoną ilość czarodziejskiego pyłku, który rozleciał się na wszystkie strony. Ale to właśnie było najgorsze nieszczęście. Zamiast jednego lustra były ich teraz miliony. Rozproszyły się wszędzie, a w każdym najmniejszym kawałeczku, choćby drobnym jak ziarnko piasku, widać było cały świat szkaradny, śmieszny, wykrzywiony. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego. Za to najgorsze rzeczy widział jasno i wyraźnie, więc wszystko złe było dla niego. Gorzej jeszcze, jeżeli okruszyna lustra wpadła komu do serca. Nieszczęśliwy tracił uczucie. Serce jego stawało się kawałkiem lodu. Nikogo kochać nie mógł. Wszyscy byli dla niego obcy, obojętni. Z większych kawałków porobiono szyby, z innych szkła do okularów, a mnóstwo jeszcze krążyło w powietrzu. Wiatr je roznosił wciąż dalej i dalej. I naturalnie coraz więcej ludzi stawało się nieszczęśliwymi kalekami. A niegodziwych pyłków ciągle jeszcze pełno. I zobaczymy, co z tego wynikło. W pewnym bardzo starym mieście, w bardzo wysokim domu na poddaszu, mieszkało dwoje dzieci, każde u swoich rodziców. Był to Kaj i Gerda. W tym mieście było tyle ludzi, że nie mógł każdy dla siebie mieć osobnego domku. A cóż dopiero myśleć o własnym ogródku. Ale że dobrzy ludzie bardzo lubią kwiaty, więc wszyscy hodowali je w doniczkach. I tym sposobem w każdym prawie oknie był ogródek, ale najładniej było u Kaja i Gerdy. Bo posłuchajcie tylko. W tym wysokim domu na poddaszu każda rodzina miała własną izdebkę z dużym oknem, przez które w lecie można było wyjść na dach albo, wcale nie schodząc ze schodów, przejść z jednego mieszkania do drugiego. Można tu było bawić się na płaskim dachu. Gdy Gerda wyjrzała oknem, widziała Kaja w izbie naprzeciwko. Kiedy słonko przygrzało, dzieci wybiegały na dach i bawiły się doskonale. Albo siadały na małych stołeczkach i rozmawiały o wszystkim, co je zajmowało. Były to bardzo dobre dzieci i kochały się jak brat i siostra. Na wiosnę rodzice Kaja i Gerdy ustawili na brzegu dachu długie skrzynie, napełnione ziemią. W nich zasiewali potrzebne warzywa i wiele pięknych kwiatów. Tak więc kawałek dachu przed oknami zamieniał się w śliczny, maleńki ogródek. Ślicznie tu było w lecie, ale w zimie wszystko znikało. Biały śnieg pokrywał dachy, a zamknięte okna często zamarzały. Wtedy mróz kładł na nie delikatne białe kwiaty, ale nic przez nie nie widzieć nie było można. A dzieci chciały się widzieć, chciały ciągle wiedzieć o sobie,
więc rozgrzewały pieniądz na piecu i kładły go na szybę. Wtedy wśród białych liści i gałązek tworzył się mały i przezroczysty otwór, w którym zaraz mrugnęło śmiejące się oko Kaja albo Gerdy. Raz wieczorem Kaj, już na wpół rozebrany, wszedł na stołek i wyjrzał przez okrągły otwór na zamarzniętej szybie. W powietrzu kołysało się mnóstwo płatków śniegu, a jeden bardzo duży uczepił się na brzegu skrzynki kwiatowej. Zaczął rosnąć prędko, coraz większy, wyższy, aż stał się cudną panią w długiej białej szacie z cieniutkiego, przezroczystego muślinu, obsypanej milionami śnieżnych gwiazdek. Ciało jej było z przezroczystego lodu, białe i połyskujące. A jednak ona żyła. Patrzyła się na Kaja i uśmiechała się do niego, a oczy jej jaśniały jak brylanty. Na koniec skinęła ręką, jak gdyby wzywała go z sobą. Kaj przeląkł się bardzo, zeskoczył z krzesła i uciekł w głąb izdebki, ale zdawało mu się, że wielki ptak jakiś przeleciał koło okna. Razu jednego dzieci siedziały w ogródku i oglądały bardzo ładną książkę z obrazkami, w której były namalowane ptaki i zwierzęta. Na wieżowym zegarze zaczęła bić piąta. Aj! Zawołał Kaj nagle. Coś mnie ukuło w serce. Coś mi do oka wpadło. Może ukuł cię kolec róży? Rzekła troskliwie Gerda. Czekaj, zobaczę, co ci wpadło w oko. Nic nie ma. Pewno już wyleciało. Rzekł Kaj niecierpliwie i odsunął się od dziewczynki. Niestety, nie wyleciało. Był to właśnie drobniutki pyłek stłuczonego zwierciadła czarodzieja. Utkwił mu w oku i zmienił świat cały, nie pozwalając widzieć na nim nic pięknego, nic dobrego. A co gorsza, pyłek taki wpadł mu w serce, które nagle stało się zimne i twarde. Przestało czuć i kochać. Od tej chwili Kaj zmienił się zupełnie. Kiedy Gerda chciała oglądać z nim obrazki, wzruszał ramionami. Mówił, że są brzydkie i wyśmiewał się z każdego. W końcu powiedział, że nie chce się z nią bawić, bo jest głupia jak małe dziecko. Nawet bajki babuni nie podobały mu się. Mówił, że są niedorzeczne. Zawsze miał jakieś ale. Nieraz stawał za staruszką, kładł na nos jej okulary i naśladował jej minę i słowa. Tak samo zaczął naśladować innych i nauczył się wkrótce najbrzydszych grymasów i wykrzywień. W gruncie rzeczy Kaj nic temu nie był winien, tylko szkaradny pyłek szkła czarodziejskiego, które utkwiło mu w sercu. Z tego powodu nikogo nie kochał i dokuczał Gerdzie, która była dla niego taka dobra. Ludzie zaczęli mówić, że Kaj jest złym chłopcem i mieli zupełną słuszność, tylko nie wiedzieli, dlaczego taki jest. Razu jednego w zimie, gdy śnieg padał, przyniósł Kaj na podwórze szkło powiększające i przez nie patrzył na gwiazdki śniegowe, które pokrywały mu ubranie. Spojrzy, Gerdo, rzekł. Jakie ogromne! Niby kwiaty, niby gwiazdy, a jakie sztuczne! To ciekawsze przecież od kwiatów prawdziwych. Tak równo, doskonale ułożone. Szkoda tylko, że topnieją. Nagle pobiegł na górę, przyniósł swoje saneczki i ciepłe rękawice. Oznajmił Gerdzie, że idzie pojeździć saneczkami po rynku i natychmiast zniknął za bramą. Na rynku była wesoła zabawa. Chłopcy ślizgali się po śniegu w swoich sankach. Najśmielsi przywiązywali je do sań wieśniaków i jechali tym sposobem spory kawałek drogi. A co przy tym śmiechu i wrzawy? Wtem wjechały na rynek duże, białe sanie zaprzężone białymi końmi. Osoba siedząca w saniach otulona była w ogromne białe futro, a na głowie miała białą, futrzaną czapkę. Sanie dwa razy objechały rynek, a tymczasem udało się Kajowi przywiązać do nich z tyłu swoje małe saneczki. Teraz pomknął jak strzała po utartej drodze i wyjechał za miasto. Osoba w sankach odwróciła głowę i przyjaźnie uśmiechnęła się do niego. Kaj doznawał wielkiej przyjemności, bo nigdy jeszcze nie jechał tak prędko. Nie chciał jednak zanadto oddalić się od miasta i po niejakim czasie pragnął odwiązać swoje sanki. W
Wtedy osoba w saniach odwróciła się znowu i spojrzała tak przyjaźnie, że Kai zapomniał o wszystkim. I tak powtórzyło się parę razy. Śnieg zaczął padać gęsty, pociemniało. Kai nie widział już nic dookoła, prócz kręcących się białych płatków. Puścił sznurek, aby odczepić swoje sanki. Ale on, jak gdyby przymarzły do wielkich, mknęły jak wiatr za nimi. Dalej, dalej, dalej! Kai krzyknął przerażony, ale nikt mu nie odpowiedział, jak gdyby go nikt nie słyszał. Sanki pędziły ciągle, a śnieg sypał. Nic już widać nie było. Chwilami uderzały się o coś gwałtownie. To znów spadały na dół. Przeskakiwały jakieś nieznane przeszkody i sunęły po białej drodze w świat nieznany. Naraz konie stanęły. Sanie się zatrzymały, a siedząca w nich osoba podniosła się. I Kai spostrzegł, że futro jej i czapka były ze śniegu. Była to wysoka dama, wysmukła, olśniewającej białości. Królowa śniegu! Dobrze, jedziemy, rzekła. Ale po co masz tam marznąć? Chodź pod moje niedźwiedzie. Posadziła go w saniach obok siebie, nakryła białym futrem, a jemu się zdawało, że zapada w górę śnieżną. Jeszcze ci zimno? Rzekła i pocałowała go w czoło. Jakiż tu był zimny pocałunek. Uczuł lód aż w głębi serca, które, jak wiemy, już miał na wpół zlodowaciałe. Przez mgnienie oka zdawało mu się, że umiera, ale to minęło bardzo prędko i zrobiło mu się lepiej. Nie czuł już wcale zimna. Królowa śniegu pochyliła się nad Kajem i pocałowała go powtórnie. A w tej chwili chłopiec zapomniał już o wszystkim. O rodzicach, domu, babce i Gerdzie. Teraz nie bał się wcale pięknej pani. Nie wydawała mu się straszna. Wreszcie wzięła go na ręce i wzleciała z nim razem wysoko, wysoko ku ciemnym chmurom, które szarpał wiatr świszczący. Przelatywali ponad ciemnymi lasami, nad górami, morzami i lądami. Zimny wicher huczał pod nimi w przepaściach. Biały śnieg połyskiwał. Wyły wilki głodne. Krakały stada czarnych kruków. A ponad nimi świecił jasny księżyc. I tak płynęła długa noc zimowa. A gdy nastąpił ranek, Kai spał u nóg królowej śniegu.